W Polsce jest taka chęć do wielkich zmian, a nie drobnych. Tego typu laboratorium jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ mogą się tutaj spotkać zarówno praktycy, jak i teoretycy i z Polski, i z zagranicy. Ja z tego bardzo dużo korzystam, ponieważ z jednej strony wymieniamy się tymi doświadczeniami, które mamy z różnych miast Polski. Możemy poznać i jakby analizować modele, które powstają, partycypacja, to jest bardzo świeża dziedzina i funkcjonowanie przestrzeni laboratoryjnej, w której można wymieniać się myślą i szukać i opracowywać nowe metody, jest niezbędne dlatego, żeby partycypacja zakorzeniła się w naszym kraju. Często się mówi, że trzeba udzielić głosu, nie? Żeby uczestnik mógł mówić. Ale myślę, że też jest takie założenie wówczas, że to będzie głos taki diwoperowej, że to będzie piękny głos. Znaczy problem polega na tym, że jak udostępniamy głosu naprawdę takim, że tak powiem, różnym społecznościom, trudnym społecznościom, nawet dzieciom, to jest po prostu krzyk. Nie przyjeżdżam tutaj po to, że z jakimiś oczekiwaniami, bo to tak nie jest. Raczej wiesz, traktuję to seminarium, tego typu spotkania jako przestrzenie otwarte, przestrzenie wolnej myśli, gdzie możemy się wymieniać swoim doświadczeniem. I to jest jakby, to jest główna zaleta tego. To, że możemy analizować to, co się dzieje w różnych miastach Polski, porównywać to z zagranicą i opracowywać modele, które będą jak najlepsze dla naszych lokalnych społeczności. Ja mam za sobą doświadczenie dwuipółletnie, gdzie z grupki kilku osób stworzyliśmy wielki maraton biegowy, tak? Taka impreza biegowa, tysiące ludzi zaangażowanych. Zaczęło się od tego, że kilka osób uznało, że po co mamy jeździć z Lublina do innych miast, skoro mógłby być też taki bieg u nas. Przekrój osób, które spotkaliśmy, z którymi rozmawialiśmy, to był bardzo duży. Już tego robiliśmy w ramach tego badania naszego wywiadu, także tak mieliśmy takie poczucie, że znamy, czy stworzyliśmy obrazy osiem społeczności. Przyznam, że rekrutacja do tych badań to był duży wysiłek. Mi się to bardzo przydaje, ponieważ ja pracuję w instytucji kultury, w tej instytucji, w której pracuję, czyli w Miejskim Centrum Kultury, mamy takie podejście, że instytucja ta jest pewną formą urządzenia. I to urządzenie, oprócz tego, że ma się zajmować kulturalnością, to ma się również zajmować rozwiązywaniem problemów społecznych. I wszelkie metody, które powstają w obrębie edukacji, pomocy społecznej czy kultury, o których tutaj się rozmawia, są jakby przeze mnie i przez nas zespół w instytucji potem analizowane i staramy się z tego wypracować jakiś własny, autonomiczny program, który realizujemy na bieżąco. Mi się kojarzy taki podział na takie dwa typy partycypacji. Jeden to jest takie branie sprawy w swoje ręce, organizowanie się i to jest coś, co na przykład ja robię z moimi sąsiadami. Ja jak myślę o partycypacji w kontekście instytucji, to bardziej myślę o tym rodzaju partycypacji, które jest związane z wywieraniem wpływu na decyzje. Czyli nie coś, co robię własnymi rękoma ze skrzykniętą grupą, tylko uczestniczę w czymś, co zmienia sytuację bardziej ogólnie, bardziej długotrwałą. Większość instytucji, powiedzmy, tak, w ogóle nie jest wyposażona w narzędzie, jakby struktura i funkcjonowanie, system, w którym funkcjonują, jakby są bardzo dalekie od wdrażania w ogóle czegoś takiego jak partycypacja. I owszem, jeżeli można mówić o tym, że istnieją tam osoby, jednostki czy społeczności, które są faktycznie bardzo aktywnie zaangażowane i tą partycypacją w taki sposób obywatelski się, znaczy są zaangażowane, to niestety w kontekście słowa instytucja, pojęcie instytucji ma zazwyczaj taką nieformalną strukturę. Partycypacja w instytucji jest istotna dlatego, że instytucje są po prostu jakby pewnymi tworami społecznymi, które działają na korzyść społeczeństwa, w których wręcz społeczeństwo czy ludzie po prostu się przeglądają, tak jakby mogą w jakiś sposób powiedzieć coś o sobie, jeżeli te instytucje działają. Określają w jakiś sposób swoją tożsamość. To się nam na pewno przyda do konkretnych działań. Tak, to, że mamy możliwość obserwowania tego i dzielenia się tym, co wychodzi, a co nie wychodzi, to jest jakby szalenie ważne.
wiesz, na poziomie z jednej strony uniwersyteckim, tak? Dwa na poziomie praktyków, tak? Z małych miejscowości, jak i z dużych miejscowości. I do tego jeszcze, wiesz, perspektywa unijna, czyli duży, czyli w tym momencie wschodnia Anglia, to jest coś tak, co w moim odczuciu pomoże wypracować nam w Bydgoszczy lokalny program partycypacji.